Moi kochani, moja ekscytacja właśnie sięga zenitu, dlatego że jadę odebrać ze szwalni kolejne piękne rzeczy, tym razem nie dresówkę, tylko przepiękne komplety z Lyocellu, kombinezony, mamy tak cudne kolory. Dostaję też od Was feedback, ponieważ zaczęły przychodzić do Was pierwsze wysyłki Moody i tym razem zdecydowaliśmy się na to, że popsikamy karteczkę, która jest w środku naszym drugim zapachem. I powiem Wam totalnie szczerze, że to były naprawdę długie dyskusje, dlatego że zapach, którym były popsikane karteczki przy poprzedniej kolekcji, skradł Wasze serca i dosłownie wszyscy pisaliście, że jest przepiękny. Zresztą to w ogóle jest taki zapach, że naprawdę, niezależnie od tego, komu my go nie pokazywaliśmy, czy to była kobieta czy mężczyzna, każdy był nim zachwycony i ja też jestem po prostu pewna tego, że ten zapach spodoba się no, wielu osobom. Natomiast nasz drugi zapach, zapach Bieta, pierwszy zapach to jest zapach Aurora. Bieta jest zupełnie innym zapachem, jest bardzo charakterystyczna, jest oryginalna, jest to zapach taki, którego myślę, że żadne z Was nie czuło nawet podobnego. To jest zapach, który jest bliższy chyba memu sercu. Ale mam takie wrażenie, że to jest zapach, który może nie podobać się każdemu i zaczęliśmy się zastanawiać, czy w ogóle ten drugi zapach Wam od razu pokazywać i psikać te karteczki tym zapachem, czy zostać jednak przy Aurorze, bo jest taka, wiecie, bezpieczniejsza powiedzmy. I słuchajcie, stwierdziliśmy, że ryzyk fizyk i psikamy Bietą i dostaję od Was teraz wiadomości, że Aurora Wam się podobała, ale Bieta przebiła wszystko i strasznie Wam się też spodobał ten zapach i niezwykle się cieszę, bo serio miałam trochę stresa i piszecie, że się już nie możecie doczekać i na pewno zamówicie. Cudownie.